Edyta Zając, trener i prezes UKS Strzał Wodzisław. W 2016 roku współorganizator zawodów pod nazwą I Ty Możesz Zostać Biatlonistą. Jej podopieczni zdobywali szereg wysokich osiągnięć sportowych na terenie całej Polski. Edyta Zając karierę trenerską rozpoczęła w 2011 roku, kiedy to wraz z trzema zawodnikami podjęła próbę kontynuacji tradycji biatlonowych w Wodzisławiu Śląskim. To poskutkowało otwarciem klas sportowych o profilu biatlonowym w gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego oraz w SP nr 10. Współpraca z Polskim Związkiem Biatlonu pozwoliła na otwarcie w styczniu 2016 roku jednego z trzech w całej Polsce biatlonowego ośrodka szkolenia sportowców młodzieżowych w Wodzisławiu Śląskim, którego jest również prezesem. Mogłabym dzisiaj być w domu, bo jestem nauczycielem, są ferie, a czy niedziela, czy sobota, czy Sylwester, spadnie śnieg, trzeba się ubrać i ja po prostu z uśmiechem na twarzy cieszę się, że mogę właśnie realizować się jako trener z tymi dziećmi, bo tak wspaniała grupa, jaka jest u nas w Wodzisławiu biatlonistów, proszę mi uwierzyć, chyba nie ma nigdzie. Edyta Zając, trener i prezes UKS Strzał Wodzisław.